Uniwersum szkolne stykało się z różnymi innymi uniwersami i postaciami z różnym skutkiem. Obecność jednak naczelnego ściganego Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniewa Stanogi, choć nie do końca personalna, zaskoczyła wszystkich. Podczas gdy już miałem zmontowany odcinek, odkryłem nowe archiwa z filmami z tego okresu, dzięki czemu z jednej strony jest więcej szczegółowych informacji i materiału, ale z drugiej strony gotowy film został pocięty i uzupełniony o drugie tyle, przez co wyszły z tego dwa nieco pozlepiane odcinki, w których czasem słychać przejście czy zmieniony głos narracji. Mam nadzieję, że zwiększony ładunek informacyjny jednak Wam to wynagrodzi. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezonu 2019. Polizingowy major nie jest już taki interesujący dla stron jak wcześniej. A i on już się zmęczył tym przestawianiem z kąta w kąt. Właściwie nikt nie chce mieć Szyjora już dłużej u siebie. Ani Sławek, ani Monika, a nawet Krzyś. Monika przestaje za wszystko płacić i nalega na wynajem mieszkania, które okaże się pokojem współdzielonym ze studentami, prawdopodobnie opłacany w astronomicznej kwocie 2000 zł miesięcznie, według tego, co mówił Szyjor. Dziś, gdy to czytam w maju 2023, czyli 3,5 roku później, mamy chyba historyczne szczyty cen wynajmów i wciąż pokój w Krakowie no nie kosztuje tyle, ile według tego, co mówił Szczudłodolski, płacił koledze Suchej, co pokazuje, że jednak na pewnym etapie rozpoczęło się oskubywanie strusia z piór. Oczywiście, jeśli założymy, że Szyjodolski mówił nam prawdę o tych 2000 zł, bo warto pamiętać, że jak na przykład zapłacił na szkolnej rachunek za wodę w kwocie, no tam kilku stów mniej więcej, to bardzo szybko w jego opowieściach w ciągu kilku dni kwota urosła do 1000, a potem do ponad 2000 zł. Na etapie montażu zrozumiałem, że Szczudłodolski, mówiąc o 2000 zł, miał na myśli tak naprawdę 1000 zł za pierwszą płatność miesięczną oraz drugi 1000 kaucji, co i tak w przypadku wynajmu pokoju 3,5 roku temu było kwotami z bardzo wysokiej półki, szczególnie jeśli dodamy do tego, że 00JOR musiał zapłacić za farbę oraz dodatkowe umeblowanie, bo jak się dowiadujemy, nawet firany i zasłony, które były w mieszkaniu, zostaną zdjęte przed wprowadzeniem się strusia. Intrygujące, że zawsze gdzie struś się jakoś przemieści, to nagle okazuje się, że trzeba coś malować i kupić farbę, a po zakupie farby wydarzenia idą jak się patrzy, czyli generalnie chwilę później potrzebny jest do kupienia również rozpuszczalnik. Trudno oprzeć się wrażeniu, że były to warunki niekorzystne. Według artykułu Gazety Krakowskiej z 6 września 2019 roku średnia ceny wynajmu takiego pokoju w Krakowie w tamtym roku wyniosła między 750 a 950 zł. Powyżej tej ceny zaczynały się już miejscówki w bardziej prestiżowych lokalizacjach, natomiast jak dobrze wiemy, mieszkanie było wynajęte nieopodal Moniki. Ruda Wiebióra, opowiadając, że major leży w Łożu Królewskim pod Wawelem, mogła kogoś zasugerować, że akcja naszego nowego, powiedzmy, że uniwersum krakowskiego dzieje się gdzieś przy rynku Starego Miasta Krakowa, pod samą Wieżą Mariacką czy właśnie pod Wawelem, ale nie jest to prawda. Osiedlu Mozarta bardziej niż do Starówki, bliżej do Starociec. Bloki stoją przy torach na końcu miasta, a za torami zaczyna się taka typowa zabudowa jednorodzinna, później miejscowości, pola, lasy i wsie. Więc cena wynajmu jak za pokój w prestiżowej lokalizacji jest nieuzasadniona, to jest właściwie koniec miasta. Swoją drogą, robiąc zdjęcia do tego porównania, zauważyłem, że Google Street View już uniemożliwia w ogóle oglądanie całego odcinka ulicy Szkolnej między Boboli a Klonową, a wszystkie posesje na tej ulicy są zamazane. Wcześniej tylko Krzyśka posesja była zamazana i widać było to tylko jak się szło za pomocą ludzika na Street View, natomiast obecnie już wszystko jest zacenzurowane
I teraz uwaga, pytanie, czy to jest efekt współpracy między centralą, Kononem i komisariatem policji trzecim, aby w ten sposób wymóc na Google zwiększenie jakiegoś porządku publicznego na tej ulicy, czy to też po prostu mieszkańcy, jak zauważyli sami, że dom Konona jest zasłonięty, to stwierdzili, że oni też nie chcą, żeby w ogóle tam ktoś mógł sobie to oglądać. Nie mam pojęcia, ale to się samo komentuje, prawda? Wracając jednak do majorskiego wynajmu, wysokiej ceny nie usprawiedliwia również grudzień, gdyż jest to według biur nieruchomości najlepszy cenowo okres, jeśli chcemy coś wynająć, do tego stopnia, że co roku w tym miesiącu średnia cena najmu spada o około 20%, co sugerowałoby, że taka rynkowa średnia cena tego pokoju w normalnym okresie wynosiłaby, uwaga, 1250 zł miesięcznie. Jednym słowem, nie ma logicznego uzasadnienia tej ceny, nawet jeśli w cenie tego 1000 zł zawierałaby się jakaś już opłata za media w kwocie 100 zł, a przypomnijmy, że on jest jednym z trzech mieszkańców, a raczej, znając życie, to była cena bez mediów. Biorąc pod uwagę, że Sucha Krakowska twierdziła, że zajmuje się rynkiem nieruchomości, musiała wiedzieć, że ta cena jest znacznie zawyżona. Dodatkowo ten wynajem był po znajomości i faktycznie, jak to po znajomości, to tak być musi, czyli dwa razy gorzej i trzy razy drożej, bo to taka znajomość po prostu. Ale mniejsza o tym. Wiemy na pewno, że Monika u swojego znajomego załatwia majorowi mieszkanie za zawyżoną stawkę, przez co ten jest obrabiany z pieniędzy. Z jednej strony nieładnie, z drugiej strony szyjor, jeśli tylko może, to wymiguje się od płacenia za cokolwiek i w ten sposób przerzuca swoje koszty na wiewiórę, nie określając, czy chce być w Krakowie dłużej i do kiedy, dzięki czemu może jak w Belwederze grać cały czas swoją ulubioną kartą, a czemu ja mam za to płacić, skoro ja w poniedziałek mogę się już wyprowadzić, mnie tu już nie będzie. Powiedzmy sobie uczciwie, nawet major widzi, że coś tutaj jest nie tak, czuje, że jest Monika wobec niego nie w porządku, a Monika również czuje się trochę zbyt mocno dociskana przez szczura, więc dochodzi do wybuchu nagromadzonych wobec siebie żalów i potężnej kłótni między Szczudłodolskim a Wiewiórą, w trakcie której Szczur rzuca telefonem i wykrzykuje, że wyprowadzi się stąd, bo został nakryty, jak się umawiał, na wyjazd do Białegostoku bez wiedzy właścicielki mieszkania na Mozarta. Jest to o tyle istotne, że Wiewióra już znalazła mieszkanie dla Strusia w Krakowie i wstępnie umówiła się na malowanie i meblowanie tej miejscówki, więc w zasadzie Mońce zależy, aby dobić swego i ostatecznie go usiedlić w Krakowie, a major, bojąc się właśnie tego nowego etapu, właśnie czując, że za chwilę podejmie jakąś wiążącą decyzję, zawiedziony też tym, że będzie mieszkał oddzielnie bez niej i w dodatku za to będzie musiał płacić, próbuje ostatecznie, jeszcze takim ostatecznym zrywem, zerwać się z łańcucha krakowskiego i wrócić na łańcuch białostocki do znanej okolicy, w której miał sprawdzone nitro miejscówki, których teraz dosyć mocno mu brakuje przez te wszystkie stresowe sytuacje, i przez te odstawienie, które trwa. Monika natomiast wjeżdża z interwencją, że suchotnik ma zacząć nowe życie. Rozpoczyna nowy rozdział i ma zostać z dala od szkolnej, nawet za cenę utraty szczudłowego dobytku, który leży jako zastaw na Belwederze, wraz z Audi, najnowszym rzęchem. Kusi go też wizją mieszkania razem, ale w przyszłości. Z jednej strony łatwo się rezygnuje z cudzego dobytku, z drugiej strony też ten dobytek majora na szkolnej, który został poza Audi, najnowszym rzęchem, nie jest jakiś imponujący i też dobre pytanie, czy wartość majorskiego mandżuru, gdyby wyrazić się w złotówkach, jakkolwiek by chociaż odpowiadała porównywawczo z kosztem wyjazdu z Krakowa do Białegostoku i powrotem. No dzień dobry. Właśnie wyszło tak, jak wyszło. Czyli co wyszło?
No, jest nieporozumienie. Jakie? Jakie? Przepraszam bardzo, ja rozmawiałem, na przykład ci proste, a ty siedziałeś na komputerze i po prostu ja zacząłem rozmawiać, a ty już od razu daj mi ten telefon. No bo zadzwoniłeś po to, żeby porozmawiać w pewnej sprawie, którą trzeba ustalić między nami. I poprosiłam o telefon. Bo ja chciałem, żeby porozmawiać, byśmy wyjechali, tak powiedziałem, w niedzielę. Chciałeś wyjeżdżać do Białegostoku, nie uzgadniając tego ze mną. I mówisz człowiekowi, że ty będziesz wyjeżdżał wtedy i wtedy. A nie jest to ze mną uzgodnione. No to ja pojadę. A to trzeba się trójstronnie dogadać. Tobie musi pasować i mi musi pasować, bo ja mam swoje obowiązki i człowiekowi musi pasować. Kraków idzie, papa. Bye, bye. To tak samo jak powiedziałem dla Krzyśka. Biorę ciuchy, wyprowadzam się i już on może. Ale ty nie możesz ze mną rozmawiać tak jak z Krzyśkiem, bo ja się nie nazywam Kondonowicz, tak? Ale to wcześniej była rozmowa i wcześniej rozmawialiśmy, że prawdopodobnie, że po prostu w niedzielę wyjedziemy. Tak. Że po prostu weźmie się hotel i tak. Po prostu coś tego, jak nie będzie źle, to po prostu sam policjant powiedział dzielnicowy, coś tego będzie trzeba, to proszę dzwonić, po prostu ktoś przyjedzie tam i po prostu bez żadnej łaski mi oni muszą to wydać. Krzysztof. No dobrze, no to wiadomo, ale czekaj. Wracając do sprawy, ty rozmawiasz przez telefon, ja proszę, żebyś mi podał tą osobę do telefonu, a ty co robisz? Powiedz. No rzuciłem masz. Jak nie ma tam jak przejść, bo tam noclegownie już robisz. No i to jest agresja, która mnie po prostu szokuje. To... Bo ja myślałam, że ta agresja występuje tylko po prostu co do Krzysztofa. To właśnie przez to wszystko, że on tak do tego doprowadził, mnie ogółem doprowadził, no. Że szybko właśnie się denerwuje. No to coś z tym trzeba robić. A co ja zrobię z tym? No to nie wiem. No jak on no stop, jak on nagrywa takie głupoty, gada, a jak zobaczę, to po prostu mi już nie chce mi się, po prostu jestem ufny na to, że on próbuje pozbyć się. Żeby wiadomo, co ze mną było, żeby wszystko... Ale on to się może pozbywać, bo on se może co jedynie to palec wsadzić i se zagrzebać w typie. I to jedyne on może zrobić. A ty zaczynasz nowe życie i to jest szansa dla ciebie, żeby to życie zacząć. Bez niego. Bo ja chcę... I nawet ja uważam, że gdyby te rzeczy wszystkie tam zostawić, to tymi rzeczami, niech one se tam są. Ale ty nie chcesz się na to zgodzić i chcesz się tam z nim przepychać, chcesz się denerwować, no ja uważam, że niepotrzebnie, bo cię stać nawet, żeby se wszystko po prostu nowe pokupić stopniowo do mieszkania. A jeszcze co powiedziałeś, że w związku z tym, że już chciałeś we mnie rzucić telefonem? Nie, no, już kłamiesz teraz. Nie powiedziałem, ja mogę ci udowodnić, mogę tym przez balkon wyrzucić telefon i tak mu się nic nie stanie. A to z czwartego piętra on by na pewno nie przeżył. Ja mogę się z tobą założyć, że przeżyje on. A jakbyś jakiegoś mieszkańca osiedla łypę? Nie, to musiałbym popatrzeć, żeby nikt nie szedł i bym rzucił na jezdnię, a nie na samochód. No. I w związku z tym, że właśnie nastąpiła sytuacja nerwowa, to ty od razu mówisz, wyprowadzam się i koniec. Ogólnie cię przepraszam, że... No, bo to... Dobrze, przyjmuję. Każdy telefon, który do mnie po prostu działa, jakaś obca osoba, interesuje się, a co u ciebie, a co słychać, a co jego, może to nie idą święta, nie swojej rodziny, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta, pięćdziesiąta, nie sobie pilnują swoje życie, a nie po prostu, że ja ogółem zacząłem po prostu nagrywać, opowiadać, pokazywać, pokazuję po prostu swoje życie, bo tak to właśnie... No tak, no i co, i mi co mówisz? Weź mnie, zawieź mnie do Białegostoku, wracam do Białegostoku. No ci zapłacę już. No ale to się pytam, czy ty chcesz wracać do Białegostoku, czy to jest tylko takie gadanie, a wiesz, że już tu zostaniesz na stałe. No gdzie na stałe? No a jak nie na stałe? No jak się przeprowadzasz do Krakowa, no to na stałe zamieszkanie jest. No na stałe, do końca życia? No ja wiem, czy do końca, no wiesz, no nie wiadomo, co się może wydarzyć po drodze. No właśnie. Nie wiem. Może ja domek w lesie wybuduję i ty tam przyjdziesz mieszkać? Bo tak bym chciała. Nie wiem. Chodzi o to, czy wracasz do Białegostoku, czy nie wracasz. Ja muszę wrócić.
Nie, mi nie chodzi po rzeczy. Czy wracasz do zamieszkania, czy nie wracasz do zamieszkania? Jak ty byś już non stop? O, przepraszam bardzo. Nawet wszedł na chwilę, bo katalog dałaś dla swojego wspólnika, bo nowy, to już dalej nie będę mówił, bo to jest RODO, jak to się mówi. I po prostu, o, przywitał się normalnie i sam powiedział, że no, ostatnio się olasz. No, a ja powiedziałam, ja przypilnuję, żeby ona się nie bała się. On powiedział, że bardzo dobrze. Ale on jeszcze coś do ciebie powiedział. Innego. Nie? Czy już tą część pominiesz? Ja nie pamiętam. A ja pamiętam, ale nie wiem, czy mam tu powiedzieć. To możesz powiedzieć. Ale wiesz co, Wojtek tak powiedział, wiesz co? Daj jej popracować trochę. O, no tak powiedział. To dopiero jest tydzień. No to właśnie, no, to tylko wiesz, no, ja się nie zajmuję szkolną tydzień, tylko już trochę będzie. Kawałek czasu będzie, parę miesięcy. A tu wszystko moje sprawy leżą. To tak nie może też być. Dlatego dzisiaj właśnie idziemy. Jest po prostu, pewne rzeczy po prostu się nie zgadzają, nieporozumienie jest i temu też są takie kłótnie niepotrzebne. No zupełnie niepotrzebne, ale mnie te twoje takie ataki, które wiesz, ja myślałam, że to tylko jest tam, na szkolnej, że to się dzieje, a to się nie dzieje tylko na szkolnej. Dlatego ja wtedy się boję. Nie wiem, co ja mam robić, liścia dać czy co? To dawaj. A za co? To ja ci mówiłem. No jak ty mi podajesz telefon w formie rzutu? Bo to cegła jest. No to wiesz. Nie, po prostu rozmawiałem, trzymałem, a ty siedziałeś przy komputerze, patrzyłaś nie wiadomo co. No, no co, po prostu, co? A powiedz, co patrzyłam w komputerze. Co szukałam? A ja wiem, co... No, ale ja wiem. Mieszkania do kupienia dla ciebie. Ja po prostu nie miałem, bo tam jest te zapasowe uszko i nie miałem jak przejść, żeby ci podać ten telefon. I po prostu ja widziałem, że mu się nic nie stanie. Ja nie celowałem w ciebie, ani po prostu ja po prostu zamiast te to rzuciłem tak koło ciebie, żebyś po prostu wzięła ten telefon i zaczęła sobie rozmawiać. No. No dobra, no co mam zrobić? Co mam odpowiedzieć na to twoje expose w sprawie kłótni? No niech tak będzie. W każdym razie dzisiaj idziemy oglądać, znaczy nie oglądać, bo umowa jest podpisana. Jedziemy tam kończyć to mieszkanie, no i... Musisz wziąć pędzel. Już to, a to pędzel to ty. Nie, a ja ci mówiłem. O, właśnie dobrze, że myje się, trzeba jechać, zobaczyć, bo ty powiedziałeś, że żeby to ja muszę... Ale co zobaczyć? To ja nie będę mówił, to aha, się nagrywa. No to nie mów w ogóle, no to. No musimy pojechać w pewne miejsce, załatwić parę spraw. Ale tam jest do późna, czy nie? Ja od razu mnie zliście. No i będziemy mieszkać, no bo jak się wie, to ja wiesz, to się będziemy bić. Będzie walka. No. Także pojedziemy sobie tam na mieszkanko. No. Tylko kupimy, tam nie ma zasłon, filan. Ja widziałem kwiaty. Chyba. Co? Chyba widziałem. Ale tam nie ma. Muszę tam to ściągnąć. No i jeszcze parę rzeczy, jakieś tam obrazki weźmiemy. Jakieś półki pokupimy, powiercimy. Wiertale trzeba wziąć. Ty się śmiesz? No. Ja mówię, co wcześniej dzwoniłem do Krzyśka. W sprawie, o, ja byłem właśnie... A może ci się wbił, że on tyle kasy zarobił? Nie, po prostu ja kupiłem obrazek papieża. No, byłem, no tak było. Tak. Nagrałem to. Właśnie tutaj postawiłem, żeby to, bo tak się to robi. To jest po prostu... Ja nie wiem, nie znam się, jak to się robi, ale no ty tak robisz. No i co? I po prostu on do mnie mówi, on tego nie chce, cały te, a na których filmach teraz słyszałem, o... Wcześniej, o, teraz zobaczył, że zarobił, o, no, ja nie chcę cały te, ale jak nie chcesz, to dobra, mi cię przyda, to jest święta rzecz. No, będzie miał ktoś inny dostanie, nie? To pokazywałem nawet, o. Ale chodzi o to, że nie chciał z tobą rozmawiać. Różaniec i po prostu
zachowuje się bezczelnie. No nieładnie się zachowuje, ale to jest już Krzysiek, on taki jest, on się nie zmieni, bo on jest już, wiesz, on... ludzie się nie zmieniają w tym wieku, no. Więc... To będzie, tak jak powiedziałem wcześniej, tak zostanie sami już. No on zostanie sam, bo co on, tylko... oni się będą tak samo jak, o, jak ty, pani Moniko. Słucham pana, panie Wojtku. Tak samo powiedziałeś, że ja mam non stop z tobą przybywać? No nie może tak. No właśnie, bo ja też po prostu jak ja nagrywam. Okay. Ty jesteś zmęczony, ja jestem zmęczona. A mieszkanie jest, prawda? Do zasiedlenia, do zamieszkania. No i trzeba tam, wiesz, pomału sprawę ogarniać. Nie. A nie siedzieć i widzisz. Rzucać siebie telefonami. O, jak teraz normalnie się rozmawia wszystko, jak nie ma żadnych telefonów, jak ty nie patrzysz w komputer, po prostu można sobie... Nie jesteś, nie wiadomo, naruszona, nie wiadomo, przepraszam bardzo, naruszona, nie wiem, widzisz coś? Ja nie wiem, co ty tam widzisz. I po prostu... Nie, po prostu mi też to drażni, że non stop siedzisz przy komputerze, a jak... Ale nie non stop, no nie przesadzaj przecież. Dobrze, no... No non stop. A nie non stop? To, nie. To chociaż chwała Bogu, że się umyłaś. To snu by była draka. To by było ten... Conan 2. Dobra. Kończymy. Nie, ja teraz żartowałem. Nie, no co, no, a co żartowałeś, że się ja umyłam? Ja lubię pożartować, o, właśnie jak teraz... Ja się umyłam. Teraz, o, jak normalnie się po prostu rozmawia i można wszystko powoli sobie ustalić, wszystko, a nie dupek posadzić na to wersalce, wziąć kurę na kolana, na kolana te komputer i patrzysz pu, 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 pu. Pu, pu. A jakiś telefon? A to, te, a to, a. No, to właśnie śmiechowarte, no. To nie trzeba do cyrku iść, to. Jezus Maria. No dobra, no co? No na ten temat to właśnie następny chciałem powiedzieć. Następny film będzie już Mieszkania do tego. A coś będzie się działo, to ja wam powiem. Wieczorem. Na razie. No. Kusi go też wizją mieszkania razem, ale w przyszłości. Na tym filmie wychodzą kolejne kwiatki. Monika stwierdza, że zajmuje się szkolną od paru miesięcy, co ujawnia, że po raz kolejny kłamała, opowiadając, że Majora i Krzyśka nagle poznała, nie wiedziała za bardzo, że jest jakiś uniwersum i ona tam tak bez wiedzy weszła po prostu z partyzanta. Druga rzecz, okazało się po raz pierwszy w historii uniwersum, że Major wchodzi w mod agresywnego patyczaka. Wcale nie przez Krzysia, który prowokuje, tylko po prostu u każdego, bo ma taki paskudny charakter, że jak zaczyna mu się coś nie podobać, to używa szantażu i pasywnej agresji. Dla dzisiejszego widza jest to oczywiście jasne, ale wtedy to było odkrycie, jaki ten świat jest, jacy ludzie są. Jaki Suchodolski, ten krzykacz jest. Dobra, zebrane wnioski. 1. Monika lub Sławek co najmniej doradzają Suchemu, jak tytułować filmy lub wręcz moderują kanał 00 Jora, gdyż wrzucony film ma tytuł Afera z Moniką, rzucańce telefonem, wyprowadzam się stąd. Tytuł ma imitować, jakby to Szyjor napisał go w języku bombaskim, ale tytuł jest genialnie zrobiony pod kliknięcia publiki. Zawiera w sobie podwójny clickbait oraz ulubione hasła ewentualnych oglądających, tworząc tym samym potężnie zasięgowy film. Monika bacznie kontroluje, o czym i z kim struś gada przez telefon oraz czuje zagrożenie, gdy dzwoni ktoś przez nią nieautoryzowany. Warto przypomnieć, że według Pawła pewne kontakty po prostu Monika i Gach Majorowi zablokowali w taki sposób, że Major nawet nie wiedział, iż osoby mu znajome próbują się do niego dzwonić i są automatycznie blokowane. 3. Szczurołapka silnie mydli oczy Strusiowi obietnicami nie do spełnienia. To stwierdzenie udawaną gwarą ja szukała mieszkania dla ciebie do kupienia to albo śmiechu warte, albo faktyczne rozpoczęcie mokrej roboty przy Majorze.
Firma Shiora, założona 6 maja 2019, miała niecałe 8 miesięcy życia i nie wierzę, by sucha krakowska, pani rentier i deweloper nie miała świadomości, że żeby dostać kredyt hipoteczny w banku na jednoosobową działalność gospodarczą, to ta musi być prowadzona bez zawieszeń przez co najmniej 2 lata w załączeniu z zaświadczeniami jakimiś o niezaleganiu w ZUS-ie i w Urzędzie Skarbowym, które to Szczudlak do dziś opłaca, jak mu się przypomni, to zapłaci, prawda? Tak czy inaczej, Szczudłodolski najbliższą hipotekę mógłby brać za jakieś 14 miesięcy, a ta mu sugeruje, że to już tuż tuż. 4. Ruda zrobi i obieca wiele, by spełnić swój główny cel. Odciąć majora od Krzyśka. Wcześniej w rozmowie z Lokim sugerowała, że jednym z głównych celów jest wyleczyć z nitro majora i właśnie z tego powodu musi mu zmienić otoczenie i trzymać go z dala od Białegostoku, z czego wynika, że jadąc po Szyjora 13 grudnia Łubeckiego wiedziała, że wywozi go na dłużej niż planowane 3 dni. Moim zdaniem głównym celem było posiadanie majora pod kontrolą. Nie wiadomo z jakiego powodu, ale po prostu chciała posiadać majora i mieć go w jakiejś swojej kontroli, w swojej mocy i teraz boi się, że on wróci do Białegostoku. Pójdzie na wiewiórki, zapomni o Krakowie i zwyczajnie nie będzie mu się chciało bawić w wyprowadzkę i powrót do pokoju w współdzielonym 3-pokojowym mieszkaniu. 5. Dowiadujemy się też, że Szczudlak dzwonił do Kolona i próbował go przebłagać za pomocą papieskich dewocjonaliów z Wadowic, aby ten trochę przychylniej spojrzał na Suchego, gdyby przez przypadek nadeszła taka nieprzyjemna godzina stanięcia pod bramką i błagania o wejście na Belweder. Szczudłodolski czuje, że może i na szkolnej jest tyrania, ale znana i przewidywalna. A tu w Krakowie on dostrzega, iż wiszą nad nim jakieś totalnie poknute intrygi przez taką w dodatku jeszcze osobę, która ma go w garści materialnie, emocjonalnie, a i też robi wszystko, aby trzymać nad nim pieczę fizycznie i urzędowo. I o ile jeszcze w pierwszych dniach wyjazdu krakowskiego Szczudłodolski mógł tak czuć, że on w zasadzie gra w grę z Moniką i są dwoma graczami, którzy gdzieś tam przepychają się i próbują jakieś swoje priorytety bardziej narzucać, to teraz coraz bardziej widzi, że on w tej grze przegrywa i w zasadzie nie ma zbyt dużo szans. Nie odnalazłem całego filmu, ale zachował się cytat z nagrania, na którym Suchodolski po kolejnych perypetiach z Moniką po prostu nagrywa taki beta-orbiterski film szukającego zlitowania ze strony niedostępnej wiewióry, umęczonego i odrzuconego orbitera. Wojciech Suchodolski. Dziękuję, że mogłem tutaj dotrzeć, że mogłem poznać wspaniałą kobietę, ogółem ona chciała mnie po prostu, przyciągnęła jak magnes. Ja nagrywałem od dłuższego czasu, pragnąłem jakąś kobietę poznać po prostu, żeby się zmienić. Może tak będzie, że zostanie ona na dłużej, okaże się. Na pewno będzie oglądała ten film i proszę tylko jedno, proszę o zdrowie i żeby Monika mnie po prostu zrozumiała mnie. 21 grudnia 2023. Ciekawe kadry dokumentalne. Conan pokazuje teczkę z dokumentami Wojciecha, która wygląda jak z przedszkola. Major chwali się na filmie, że ma czekoladę Milkę i pokazuje czekoladę Wawel. Paweł ciśnie Monikę, żeby się przyznała, że na szkolną trafiła przez Sławka oraz naciska na Sławka, aby przyznał się, że był pomysłodawcą krakowskiej intrygi. Oboje jednak wypierają się tego, a mimo wszystko do dziś Paweł jest przekonany, że tak właśnie było. I oto 21 grudnia dociera na szkolną legendarne 5 ton węgla. Może i koszt zakupu takiej partii opału był duży, ale 5000 zł to niewielka cena za uśmiech bąbelka. Znaczy Krzyśka. Dzień dobry Państwu. Przywieźli węgiel od Stonogi, Zbyszka, żeby się wczuł. 5 ton na 2 zimy. 5 ton. Do kamery, Krzysiu. Dobry węgielek, groszek.
groszek i zaraz pójdę rozpalić piesów. Ale jak wyrzuci, to przecież Audi nie wyjedzie majora. No, trudno się mówi, będzie stać. Ładny węgielek. Dziękuję bardzo Zbyszku za to tobie. Obiecałeś, spełniłeś. Będziesz musiał go wyciągnąć z więzienia, co Krzysiu? Wyciągnę ciebie z więzienia. Do kamery. Z aresztu i tak dalej. I napiszę pismo, że ty jesteś niewinny i tak dalej, że pomagasz dla ludzi. Do kamery Krzysiu patrzę. No. Panie Stonoga, ale ja patrzę cię na węgiel złoty. Co mnie tam kamera? Mnie tutaj interesuje. A, no. O! Mocniej pocałuj. To do pieska idziemy. Ciekawe, jak dobry węgiel, wiesz jaki dobry węgiel jest? Jak po policzku przejedziesz i ślad zostanie. Nie będę jeździć po policzku się. Z 5 ton na 2 zimy, Krzysiu. Tak. Ale jak zawalisz, to drzwi do Belwederu będą niedostępne dla ludzi. Nie, ja mam chleb. Ty na pewno tego nie ponosisz, wszystkiego do chlewka. Na pewno nie ponosisz. Ponoszę, pociągam. Będę brać skupy, palić. Do wiaderek naładuję. Oby w domu było ciepło, nie? Aby w domu ciepło było. Drzewa na rozpałkę mam. Węgiel już mam. No, ja dalej tak no to i się... wszystko. Jest okej. Okay. A że major nie wyjedzie swoim Audi, to... Powiedz Krzysiu, do kamery tak. Wstępu major już do nie ma. Do samej kamery powiedz. Wstępu major już nie ma. Zamek wymieniony, nowy. Bardzo dobry. Uśmiechnij się do kamery, pokaż. I bardzo ładnie, pięknie. O, to jest koło węgielka. Już ojciec Syna i Ducha Świętego. Ale zasypany. Majer nie wyjedzie. No Krzysiu, mów. Połóż się na ten węgiel, przytul go. No połóż się na plecy, przytul ten węgiel. Ręce rozłóż. Jest węgiel, nie? Jest węgiel. Od Zbyszka Stonogi. Pomachaj mój pobłogosław go. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobra, cześć. Pojawiają się komentarze, że z jednej strony Stonoga zrobił super akcję, ale z drugiej też docinki, że ciekawe jak muszą się czuć ludzie, którzy wpłacili Stonodze pieniądze wierząc, że pomagają chorym dzieciom i osobom w tragicznej sytuacji, a ten kupił węgiel Kononowi, który jeśli tylko mu się zechce odpala lajta i zarabia 1000 zł lekką ręką. Podkreśla się, że jest to przedłużanie pasożytnictwa Konona na społeczeństwie. No, wśród części widzów istnieje teoria, że nowa dla Mlecznego Golema sytuacja, w której major jako Kononowy bankomat i regulator wszelkich należności znajduje się poza zasięgiem Krzysiowej mocy, zmusi Warmianina do tworzenia filmów i lajtów. A może nawet przydusi go do pójścia do pracy. Otóż oznajmijmy wszem i wobec, potężny Mazur prędzej zginie z głodu, niż pójdzie do pracy. Życie polegające na spędzaniu czasu w obrębie swojego domku 24/7 po śmierci najbliższych jest jego życiowym priorytetem i nic tego nie zmieni. W dodatku, jego cielistość nie uznaje zwierzchników nad sobą, a wręcz przeciwnie, domaga się posiadania sługusa, własnego niewolnika, który jeśli nie przynosi pieniędzy w zębach, to ma być na zachcianki, posyłki, no i na każde oczywiście zawołanie. Warto podkreślić też, że Stonoga nie musiał brać pieniędzy zebranych dla biednych, by zrealizować dostawę węgla, gdyż zdobywał fundusze na swoją działalność od swoich fanów, proponując im uczestnictwo w biznesach, na przykład w, uwaga, uwaga, gazecie Stonoga, która miała być do dostania w kioskach na terenie całej Polski. No chłop w XXI wieku, kiedy rynek gazet szura po ziemi, chciał zajmować ten rynek, jakby to był jakiś internet w latach 2000. Proponował też inwestycje we własną wersję gry planszowej Monopoly, w której głównym motywem przewodnim miał być
wizerunek Zbysia. I przez to taka zabawna otoczka, że w grze Stonogi można, uwaga, uwaga, wdepnąć na pole trafiasz do więzienia. Hehe, no taki żart. No czyli czytaj, jego fani przekazali mu pieniądze na wytworzenie produktu, który skutecznie można sprzedać tylko jego właśnie najbardziej zapalnym fanom, czyli również tym, którzy sfinansowali ten produkt, którzy kupią przedmiot z powodu jego wizerunku lub lubią grać w planszówki i chcą mieć taką tematyczną planszówkę w swojej kolekcji. Delikatnie można powiedzieć, że biznesplany były niedopracowane, a osoby inwestujące, tak to nazwijmy, w te właśnie różne propozycje, były mało doświadczonymi inwestorami. Dodatkowo dochodziły do tego losowania, gdzie poszukiwacze szczęścia, obserwujący bardzo zasięgowy fanpage Stonogi, wpłacali mu jakiś tam taki niewielki hajs, aby w ten sposób nabyć internetowy los, a potem Stonóg robił live, na którym losował jeden z numerów, a parę dni później kolejny live z osobami, które wygrały loterię i odebrały nagrodę w postaci luksusowego samochodu, gdzie większość komentujących, którym się raczej nie poszczęściło, wytykało sztuczność zachowania tych osób, zarzucając im, że są zupełnie tacy, jakby odgrywali rolę zwycięzców i generalnie sugerowali, że całość była ustawką i czuli się oszukani. W sumie coś podobnego ostatnio nawet robiło Fame MMA, tylko że w Fame była większa przejrzystość tego całego działania, a i tak przecież nie obyło się bez kontrowersji. Zbysiowi wiele można zarzucić, ale z tego co kojarzę, nigdy, oprócz jednej grubaski krętaczki, która później przeprosiła go na wizji, nikt z osób, na które były zbierane pieniądze, w sensie tych takich biednych, poszkodowanych, prawda? Nie żalił się, że Stonoga nie dotrzymał obietnic, a wręcz są nagrania, gdzie pokazują, że dzięki wsparciu ludzi za pośrednictwem Stonogi, a później Fundacji Stonogi, otrzymali potrzebną pomoc i wygrzebali się z jakiejś bardzo trudnej sytuacji życiowej. Więc raczej stwierdzenia, że za pieniądze zbierane dla tych ludzi został zakupiony węgiel do Belwederu, raczej wydają mi się mało prawdopodobne. Słowem, co by nie powiedzieć o Zbysiu, chłop umiał zarówno tworzyć zasięgi, jak i je bardzo sprawnie monetyzować, pozyskiwać w ten sposób środki na dalszą działalność publiczną, polityczną, jak i PR-ową. Pamiętajmy jednak, patrząc na ten węgiel moknący miesiącami na podwórku Belwederu, że tak samo jak od deszczu i śniegu, również jest on mokry od alegorycznych łez osób, które weszły w Zbysiowe interesy lub licytacje, licząc na szybki finansowy strzał życia. Odchodząc już od tematu Stonogi, darowane 5 ton węgla Krzysiowi jest również kontrowersyjne w obliczu jednej z pierwszych większych afer finansowych w Biurze Interwencji Obywatelskich. W zimę 2016 i zimę 2017 szkolniaki prowadziły aktywną kampanię zbierania pieniędzy na węgiel, niejednokrotnie stwierdzając, że już go po prostu nie mają i marzną. Oczywiście połowa posesji Krzyśka jest zawalona drewnem, które starczyłoby na przetrwanie apokalipsy, ale dla naszych leniwców podkładanie drewnem do pieca to za dużo roboty, to popiół trzeba wynieść w ogóle, dlatego domagają się, by fani zorganizowali im wygodniejszy w obsłudze węgiel. Wcześniej węgiel zabezpieczał ich MOPR, zwany przez Krzysztofa Mopsikiem, ale jak wiadomo, ten odwrócił się od mieszkańców Belwederu za widzowskie dary. Stąd teraz, jak łatwo wydedukować, to widzowie są zobowiązani do zapewniania komfortowego opału na zimę. Gdy w 2018 roku przyjechała dostawa świeżego złota czarnego, nasi milusińscy podczas rozładunku oznajmili dostawcy, że poprzednią partią węgla od nich palili i w 2017 i do teraz w 2018. Co przez wiele osób zostało zinterpretowane, jakoby szkolniaki kłamali, że nie mają węgla i marzną, a tak naprawdę cały rok mieli wystarczający zapas węgla
i po prostu im na luzie starczyło, albo mieli kasę i dokupowali, jednocześnie wygłaszając apele o wsparcie. Takie najbardziej jaskrawe momenty tego zdarzenia skleił w jeden film kanał Not Normal. U mnie w domu jest zimno, bo nie mam czym rozpalić. Wspaniale i ogółem... A no w tamtym roku ile wam starczyło czasu, jak przywieźliśmy? Oj, to jeszcze w tym roku już paliliśmy. Jeszcze tamten został? O, i pokażę właśnie, jaki to węgiel. My po prostu w tamtym roku po prostu testowaliśmy i ten węgiel nadaje się po prostu do palenia, po prostu jak nie wiem co. Pomóżcie mnie. Z całego serca proszę was. Z całej duszy. Pomóżcie mnie. I proszę was o węgiel tylko. O węgiel. Żeby czym prędzej dostarczyć ktoś może choć tonę. Więcej nie potrzebuję. Tonę węgla. Żeby tą zimę cholerną, diabelską przetrwać, żeby mi ręce, nogi moje pozostali przy moim ciele. Tak samo jak u pana, mego przyjaciela Wojciecha Suchodolskiego, noga zdrugnięta jest. Pójdę jutro do lekarza. Ja normalnie chodzę i po prostu... Przepraszam. To pokaż lepiej, jak Krzysztof nosi, bo potem będzie znowu gadania. A właśnie. Ty nic nie robisz. A, dobra. Zuch! Na zakończenie chcę jeszcze raz zaapelować. Pomóżcie mnie. Białystok, Białystok. Warto przypomnieć, że w tamtym czasie już szkolną było stać na samodzielny zakup węgla z samych środków związanych z kanałami, paczkami i darami. A z tego filmu wynika, że dramatyczne apele o węgiel mogły mieć na celu nie zaspokojenie bieżącej potrzeby, lecz wyżebranie zapasów na kolejne lata i uzupełnienie tego, co już wypalone. Złotem jest też to, że na filmie, który widzowie zapamiętali jako Mopsik odwrócił się od nas za wasze dary, major mówi, że dał Kodonowi pieniądze na węgiel, sugerując, że Warmianin zamiast kupić je zgodnie z przeznaczeniem, przejadł, a Mleczny Golem natychmiast ucina ten temat, aby nie zniechęcić widzów i utrwalając oczywiście w ten sposób przeświadczenie, że po prostu pieniądze na węgiel były, ale się skończyły w warmiańskiej paszczy. Tak czy inaczej, w ramach 5-tonowej akcji węglowej Stonoga zyskał zasięgi, a szkolna węgiel. Uniwersa przecięły się, choć nie personalnie. Kononowicz dziękuje za węgiel i zapowiada swoją pomoc na 200%. Dlaczego na 200%? Bo jak Krzysiu komuś pomaga na 100%, to osoba, której udziela pomocy, jest tylko pokrzywdzona lokalnie, a jak pan kandydat na kandydata pomoże komuś na 200%, to od razu lecą na tą osobę zawiadomienia. Nie tylko na komisariat trzeci w Białymstoku, ale i na komendę miejską i wojewódzką. Dobrze. Kto przysłał węgiel? Zbigniew. No to teraz wypadałoby jakoś do niego zadzwonić, się skontaktować z nim. A ja nie mam telefonu do niego. Co będziesz? To może on będzie ten oglądał, to ewentualnie zadzwoni. Szanowny panie Zbigniew, mam prośbę do pana. Już nie Krzyśku, mów głośniej troszeczkę, głośniej. Mam prośbę do pana, nieraz kierowałem prośbę. Napisz do mnie list i swój numer telefonu, a ja panu pomogę we wszystkim. Naprawdę, panie Zbigniewie. Bardzo proszę o napisanie listu. Powtórz to też, żeby potwierdź, żeby on napisał. Panie Zbigniewie, proszę napisać list do pana Krzysztofa, bo pan Krzysztof chce pomóc panu uniknąć odpowiedzialności karnej lub grzywny. Tak jest. I pomogę w tym 200% i powiem, napisz, a jak nie, to przyjedź do Marcina, napisz ten, jak to się mówi, SMS, tak? Dobrze mówię, nie? Tak, tak. I Marcin... Umówi ciebie. Umówi ze mną ciebie. A jak u ciebie z terminami, żeby umówić kogoś? Ile trzeba czekać? A zawsze jestem w domu. Teraz będę w domu, bo muszę węgiel włożyć.
Aha. Nie no, bo myślałem, że takie kolejki do ciebie. Nie. Jak do lekarza, teraz, wiesz. Jest już teraz. Że na przykład zadzwoni pan Stonoga i zechce się umówić, a pan Krzysztof powie. Nie. Dwa tygodnie trzeba czekać. Nie. Od razu taki przyjmę jego. W pierwszej kolejności. Od razu. Tak. Bramka dla jego jest otwarta. Tylko pierwsze jest kontakt z tobą musi mieć. Aha, i ja mam umówić ciebie z nim, tak? Tak. Aha. I do mnie przyjechać. Powiedzieć, kiedy on ma przyjechać. A zdąży? Przepraszam bardzo, ja chcę, żeby ja mu pomógł. Jego wola. Ja nikogo nie zmuszam, jak mówiłem. Nie biorę z garbo, nie duszę. Tylko to jest każdego wola. Człowiek. No. A powiedz mi, to użyjesz swoich wszelkich znajomości, żeby go wyciągnąć? Wyciągnę jego z tej biedy, cierpienia i zgryzoty. Z tego co wiem, to on biedy nie ma. Tylko problemy z prokuraturą. To wyciągnę jego z prokuratury. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.